pokazać porównanie starego stołu, to takiego oczywiście, do stołu obecnego. To niebo i ziemia. Druga sprawa, że tego typu stół płaski, tam włożono opiłki do środka, na wierzch tak samo. I teraz chcąc przedłużyć po prostu otoczenie, no to kurczę, trzeba wszystkie śruby odkręcać, wielkie kombinacje. No i tu trzeba doliczyć jeszcze wrzeciono i potem konik, to praktycznie nic nie zostaje. A tu jest porównanie, te które zrobiłem, to a nie ma o czym gadać. Ten stół jest bardzo porządny, powiem tak, że jest tu niby żebrowany od spodu, ale na tokarkę są problemy. Tu pozostały otwory, bo tu była płyta przykręcona, bo ten stół pod wpływem nacisku konika no wyginał się niestety. No mimo tego, że te żebra są, a ja ten stół wykorzystam sobie, bo robię frezarkę, a ona wygląda tak. No tu jest, ona jest jeszcze w powijakach, jak się to mówi. Jeszcze coś pokażę, chwila, moment. To wrzeciono to jest od, kupiłem kiedyś je na złomie, też od tokarki OZ1. No fuksło mi się tak, że kurczę. I to są obudowy w ogóle i wrzeciono jest na łożyskach stoczkowych. No i ten uchwyt tak samo kupiłem, w idealnym stanie, w idealnym stanie na składnicy złomu. No stanie idealny, to jest uchwyt bizon. Mi tu co nie spadło, bo nie pokażę, no ale mimo tego no nie będę tam już kombinował. Także to by było na tyle, no i pokażę tu jeszcze z dużej perspektywy. No to jest kurczę, niebo, ziemia. I ten stolik idealnie się nada do tej frezarki, bo w tym miejscu jest każda frezarka, która ma opuszczane wrzeciono i w czasie obrotów, no lubi niestety wciągać freza w materiał. Natomiast stół, gdy jest podnoszony do freza, nie wciąga. Nie wciąga freza po prostu. Dobra, to na tyle. Dzisiaj będę spawał te nogi do tej podstawy. No waga to jest trochę, no ale po prostu trzeba wszystko nazad zdemontować. No tu już zrobiłem podnoszenie w ogóle silnika. To jest użyte od samochodu, jakichś przegub i tak dalej. To wystarczy do tego. No i to by było tyle.